Marcin Wróbel. Hokejowa święta wojna GKS Tychy kontra Replast Unia Oświęcim. W składzie w bramce z numerem 47 Kevin Linskuk. Gospodarze GKS Tychy w składzie. I arbitrzy dzisiejszego starcia pan Krzysztof Kozłowski, Marcin Polak, Andrzej Nenko i Maciej Waluszek. Jak mówił przed meczem trener Majkowski, spory niedosyt po turnieju Pucharu Kontynentalnego Da Costę i Filipa Komorskiego. Pierwszy bulik i krąży Padakina. Padakin na niebieską, uderzenie i boczna siatka. Jeszcze jedna próba, że może jeszcze Kowalówka do niego podawać krążek. W odpowiedzi Marzec Gościński. Dobra interwencja. Marzec przed bramkę. Jeszcze poprawka, znakomicie Lińsku. Mieniają krążek Da Costa i pan Giełow Judaszew. Cichy, ma trochę miejsca, uderzenie Cichego, broni Jeziorski do Galanta. Ten zostawił krążek Bizackiemu, Jeziorski uderzenie na postruci krążek. Po raz pierwszy w drugiej terrotkiem Kristaps Jakobsons na prawą stronę. Oświęcimianie teraz starają się stworzyć Szturc, Junan. Linskuk nie opanował krążka i mija krążek. No i nabiera nam to spotkanie rumieńców, bo już kontrakcja Oświęcimia. Broni Fucik. Tam dociśnięty przez Pociechę do bandy i Dipuy. Depnął Dipuy. Linskuk, Dipuy czy Linskuk? Dipuy. Jean Dipuy. Wykorzystuje pewnie rzut karny i gospodarze GKS Tychy obejmują prowadzenie w starciu z Replast Unią Oświęcim. Mieliśmy w ostatnich minutach kilka podobnych akcji. Szarże to na jedną, to na drugą bramkę. W jednej z nich faulowany zawodnik gospodarzy. Rzut karny zamieniony na gola. Falówka, Denyskin. Kowalówka przed bramkę, zakotłowało się przed bramką Fucika, gwizda z Kinenem, Dziubiński, na backhandzie miał krążek, ale ponad poprzeczkę. Dziubiński, Jerofiejews, uderzenie Jerofiejewsa po ręce chyba Olafa Bizackiego, który trafiony tam boleśnie krążkiem spogląda na dłoń wyjętą z rękawicy. To jest takie trafienie w palec, pomimo rękawicy, z pewnością jest bolesne. Gdzieś tam w tak zwane hokejowe mięso trafiony Bizacki. Kaskinen, Szedivy, znakomicie teraz Kevin. Sekundy do zakończenia drugiej tercji. Achopelto przed futle, istotne teraz, kto wygra wznowienie. Na przetrzymanie Starzyński miał pretensje Krystian Dziubiński do arbitra. Tu mamy starcie jeszcze Szymona Marca, a zatem Tomi Laxo. Z Szymonem Marcem, a w parterze przed momentem Pawlo Padakin i Filip Starzyński. Ustalić co i jak. Fakt jest następujący. Oświęcimianie w piątkę przeciwko trójce zawodowej. Pan Giełow Judaszew i Tomasz Fucik. Ależ by to było niesamowita sytuacja. Dziubiński. Fucik broni na lodzie. Diukow. Fucik broni. Na środkiem Dipuy do niego adresowane podanie. Dipuy uderzenie, broni Linskuk. Jeszcze poprawiał Mroczkowski. Kowal. Denyskin. Denyskin. Uderzenie zablokowane i gol! Miłosz Noworyta. Denyskin pociągnął w swoim stylu. Dał już próbkę swoich nieprzeciętnych umiejętności Denyskin w meczu z GKS-em Katowice.
A teraz skuteczną dobitką po akcji Denis Kina popisał się Miłosz Noworyta i mamy remis w Tychach, świętej hokejowej wojnie 1-1. Son, Junan sygnalizuje Fucik, że za moment Oświęcimianie w komplecie nie sięgnął. Ale utrzymuje się przy krążku. Oli Kaskinen. Wycofanie do Bukowskiego. Mocne uderzenie. Mroczkowski w dobrej sytuacji. Mroczkowski. Lindskog wyczekał do końca bramki. 7 minut 8 sekund do zakończenia trzeciej tercji. Oświęcimianie wychodzą 2-1. Czeka Vanat na podanie. Ale znakomicie przeczyt prost pod nogi Achopel, to jest Padakin. Padakin z ostrego kąta, zatrzęsła się siatka. Galant broni Lindskog i broni dobitkę Bukowskiego. A broni Tomasz Fucik z odwróconej pozycji. I tam większość tych krążków ląduje w jego prawej ręce, gdzie zazwyczaj bramkarzem Vanat do Deniskina. Deniskin uderzenie, broni Fucik, jeszcze dobitka. Dziuć Komorski na drugą stronę. Szturc i Kevin Lindskog. Krystian Dziubiński był na niebieskiej linii przed rozpoczęciem tercji ataku. Oświęcim. Trzyosobowe zestawienia na tafli. Galant lepszy na wznowieniu Junanowi. Junan ma sporo miejsca. Gol! Obrońca wyręczył napastników przy biernej postawie Oświęcimian. Po 32 sekundach zakończyła się święta hokejowa wojna. Zakończyła się zwycięstwem GKS-u Tychy. Aleksander Junan pokonał Kevina Lindskoga i Tyszanie mogą cieszyć się z dwóch punktów. Oświęcimianie po raz kolejny chyba w krótkim czasie mogą się czuć. Dwa punkty zostają w Tychach. Jeden punkt jedzie do Oświęcimia. Dziękujemy Państwu.